Portal WRC.pl. Zapowiedzieliśmy kampanię na portalu internetowym Głosu Pomorzyńskiego oraz samym tygodniku Głos Pomorzyński. Zaprosiliśmy do tej kampanii trzech kandydatów zgłoszonych i przyjętych przez Państwową Komisję Wyborczą. Do kampanii poprosiliśmy panią Irenę Stachowiak-Dzikowską, która reprezentuje Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, pana Krzysztofa Posztę, który reprezentuje Komitet Wyborczy Wyborców Krzysztofa Poszty oraz pana Stanisława Wilczyńskiego, który reprezentuje Komitet Wyborczy Samorządność Wągrowiecka 2000. Dzisiaj, Szanowni Państwo, rano, wcześnie rano, otrzymałem list mailem, drogą mailową o treści, którą Państwu chcę odczytać. Kierowany do mnie, do prezesa zarządu Stowarzyszenia Prasy Lokalnej. Panie redaktorze, dziękując za zaproszenie na tę debatę z kandydatami na burmistrza miasta Wągrowca, organizowaną przez Pana w dniu 3 listopada 2014 roku, pragniemy poinformować o braku możliwości wzięcia w niej udziału. Spowodowane jest to przede wszystkim niezrozumiałymi w naszym odczuciu działaniami organizacyjnymi. Jak można wytłumaczyć fakt wydania informacji prasowej o debacie bez jakichkolwiek uzgodnień terminu i przedstawienia regulaminu określającego jakiekolwiek zasady? Stwarza to wrażenie mało profesjonalnego podejścia do organizowanego spotkania z wyborcami w sytuacji, gdzie poważne prowadzenie kampanii wyborczej związane jest z licznymi już zaplanowanymi przedsięwzięciami, które ciężko w tak krótkim terminie odwołać. Trudno oprzeć się także wrażeniu, że informacja o organizowanej debacie skierowana do mieszkańców wydana została wcześniej, niż poinformowani zostali sami kandydaci. Wyznaczenie zaś terminu zgłoszenia kandydatów do Loży Ekspertów w dzień przypadający w Dzień Wszystkich Świętych dopełnia wysoce niestosownego działania. Na naszą decyzję wpływają także stronnicze w naszej ocenie publikacje pana, czyli moje, dotyczące wyników wyborów i wskazywania już pewnego zwycięzcy. Jeżeli założyć, że zna pan nazwisko wybranego 16 listopada burmistrza, jaki jest cel organizowania publicznej debaty? Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na zapisy artykułu 494 Kodeksu Wyborczego, który wyraźnie zakazuje prowadzenia kampanii wyborczej na terenie placówek oświatowych, do których niewątpliwie należy miejsce debaty, to jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wągrowcu. Reasumując, pragniemy podkreślić, iż naszym celem jest unikanie rozmowy na tematy związane z naszym miastem. Nie zamierzam jednak udawać, że z naszą demokracją lokalną jest wszystko w porządku. Tak zwyczajnie ponad podziałami. Kandydaci na burmistrza miasta Wągrowca, Irena Stachowiak-Dzikowska, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, Krzysztof Poszła, Komitet Wyborczy Wyborców Krzysztofa Poszła. Ciekawe, kto je napisał. Proszę? Ciekawe, kto je napisał. Ja się w tej chwili nie odnoszę, tylko informuję Państwa o pismo, które wcześniej rano dzisiaj do mnie wpłynęło ze skrzynki pocztowej pana Krzysztofa Poszny, który przekazał, prawda, ten list, który w tej chwili Państwu nie odczytałem. Nie jest miejsce w tej chwili na komentowanie tego listu i po prostu chcę tego uniknąć, ponieważ nie jest to rola organizatora, by w tej chwili to po prostu komentować. Chcę tylko się odnieść do ostatniego po prostu zarzutu, który przedstawił kandydat i kandydatka, że po prostu tutaj przebywamy nielegalnie. Chcę zwrócić uwagę, że artykuł 494 paragraf pierwszy kodeksu wyborczego mówi po prostu, że w tym lokalu możemy przebywać. Karze podlegałby grzywny tylko wtedy, gdy po prostu w lokalu wyborczym lub na terenie budynku, w którym lokal się znajduje. Tu nie ma lokalu wyborczego, a więc mamy prawo przebywać w tym budynku. Zgodę mamy, prawda, od dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 pana Berenta, za co bardzo panu dyrektorze dziękuję. Myślę, że po prostu odniesienie będzie w Głosie Wągrowieckim na portalu WRC. Niemniej jednak po prostu zostawiam to po prostu w tej chwili bez komentarza. Zatem proszę Państwa, pragnę poinformować, że ci Państwo, ci kandydaci otrzymali mailową drogą 23 października informację z zaproszeniem na udział w debacie. Później otrzymali również drogą korespondencyjną za pokwitanie odbioru dokumenty
czyli regulamin debaty, jak również otrzymali scenariusz tej debaty, według której dzisiejsza debata będzie przebiegała. Portal wrc.pl.